Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Znajdujemy się na ulicy Piłsudskiego, jednej z najpiękniejszych ulic w naszym mieście. No niestety do tej pory bardzo, bardzo zniszczonej. Zwłaszcza jezdnia, zwłaszcza chodniki przedstawiały już wiele do życzenia. Stąd myślę, że mieszkańcy Koszalina z wielką radością przyjęli informację właśnie o remoncie całego odcinka od ulicy Rotmistrza Pileckiego do ulicy Trauguta. To bardzo duża inwestycja infrastrukturalna, której koszt sięga około 14 milionów złotych, z czego duża część środków pochodzi z rządowego programu budowy dróg lokalnych. W tej chwili prace są już bardzo zaawansowane. Po oddaniu do użytku pierwszego odcinka pomiędzy ulicą Rotmistrza Pileckiego a ulicą Kościuszki, tam w tej chwili firma Straba, która wykonuje to zadanie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, reguluje studnie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. To są przygotowania do położenia już ostatniej warstwy asfaltu. Tam po prostu są położone dwie warstwy, zostanie jeszcze warstwa ścieralna, która będzie położona już na całym odcinku ulicy Piłsudskiego, na zakończenie, można powiedzieć, wszystkich prac. Część ulicy Piłsudskiego, która znajduje się za mną, jest w tej chwili w trakcie jeszcze prac takich, można powiedzieć, wykończeniowych, związanych z budową ścieżki rowerowej, chodników, samej jezdni, oświetlenia, ale tak naprawdę jest to taki wierzchołek, można powiedzieć, tylko tych robót, które w tej chwili widać, natomiast gro prac zostało wykonanych pod ziemią, między innymi została rozdzielona kanalizacja ogólnospławna na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną. Tutaj duży wkład finansowy miejskich wodociągów i kanalizacji. Także gazownia, która miała pierwotnie mniejszy dużo zakres pracy, poszerzyła go, wykonując zupełnie nowy gazociąg, co niestety przesunęło w czasie realizację jakby inwestycji zakończenie, o czym myślę, że powiem jeszcze na zakończenie programu. Natomiast również inne sieci, a więc wszystkie sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne, ta ulica otrzymała już, można powiedzieć, zupełnie nową właśnie tą infrastrukturę podziemną. Jeżeli chodzi o termin zakończenia pracy, pierwotnie był to koniec października bieżącego roku. Ze względu jednak na prace, które zostały przesunięte, ze względu na roboty związane właśnie z gazownią i z położeniem nowego gazociągu, te roboty przeciągną się o kilka tygodni. Chcielibyśmy, aby w tym roku, do końca roku, oczywiście jeżeli warunki pogodowe pozwolą, mieszkańcy ulicy Piłsudskiego, mieszkańcy Koszalina mogli już jakby swobodnie przejeżdżać na całym odcinku ulicy Piłsudskiego, a więc od ulicy Rotmistrza Pileckiego do ulicy Trauguta, i pozostaną ewentualnie jakieś drobne prace wykończeniowe na wiosnę, o ile, tak jak mówiłem, warunki pogodowe na to pozwolą. Cieszymy się bardzo, że ta ulica znalazła się w budżecie miasta już do realizacji. Cieszymy się, że znalazły się również wcześniej środki na realizację ulicy Kościuszki. I również te wszystkie boczne ulice, które tutaj mamy wokół, one już wcześniej uzyskały uporządkowanie gospodarki wodno-ściegowej przede wszystkim, bo to był główny mankament, jakby główny problem tutaj taki infrastrukturalny tego rejonu miasta Koszalina. Przepiękne kamienice, przepiękna ulica z zabytkowymi drzewami, które będą podlegały jeszcze zabiegom pielęgnacyjnym. Te drzewa, które musieliśmy usunąć, które również jakby zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, takie badania dendrologiczne zostały specjalnie przeprowadzone, już są za nami, także mamy nadzieję, że ten drzewostan, który tutaj się znajduje, po prostu będzie teraz poddawany już tylko pielęgnacji i jakby dalszemu utrzymaniu. Jeżeli chodzi o jakby inne projekty, które tutaj są realizowane, to również jest to oświetlenie zupełnie nowe na całym odcinku. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków unijnych z odrębnego projektu i na całym odcinku ulicy Piłsudskiego, a więc od samej ulicy Rotmistrza Pileckiego aż do ulicy Rolnej, także zostało właśnie to oświetlenie
wykonane na nowo. Widać to zresztą wieczorami, po prostu jest tutaj znacznie bezpieczniej. A poprawa bezpieczeństwa oprócz tej części estetycznej myślę, że leżała u podstaw podjęcia przez pana prezydenta Piotra Glińskiego decyzji o remoncie właśnie tego odcinka. Mamy między innymi tutaj rondo, które na pewno poprawiło już w tej chwili bezpieczeństwo przejazdu pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Marszałka Piłsudskiego, ulicą Kościuszki, a ulicą Warnińskiego, z czym kierowcy mieli duży po prostu wcześniej problem.